Gerhard, podejrzany zna, zastępca Kaszowski. Dobrze, niech nam podejrzany opowie, co tutaj dokładnie po kolei. Od początku, tak? Od samiuszkiego początku. To tak jak już mówiłem, wracając ze stacji, szedłem za jakąś parką. Facet darł się na kobietę strasznie. Po czym coś się tam zatrzymali, on ją raz, drugi po twarzy. Ona w płacz w jedną stronę, a on w tę, no i to tak jak wcześniej mówiłem i od razu się przypomniało z tym moim ojcem i on też widać szedł pijany taki bujał się z jednej, z drugiej strony i tak coś mnie tknęło, żeby iść za nim. Idę, no i tak mniej więcej gdzieś tu go za nim doszedłem. On jeszcze tak się buja, burczy. No i wtedy tak coś we mnie pękło i mniej więcej, o, gdzieś tu jakiś kamień poderwałem z ziemi i go od tyłu, tak w głowę. Podejrzany zaprezentuje. Nie wiem, tak było. W tamtą stronę szedł? Tak, on w tamtą stronę szedł. To ja złapałem jakiś kamień, tu go za szyję i w tył głowy. To mi się wydawało, że on od razu przytomność stracił, on tu upadł. To ja go jeszcze tym kamieniem tak dwa razy z przodu wtedy. No i to wtedy tak do mnie dotarło. Myślę, że go to tak nie zostawię, bo to na widoku. Tak go wziąłem pod ręce, patrzę, że wagon stoi, może do środka wrzucę, to nie znajdę. To ofiara już tutaj na miejscu, podejrzany myśli, nie żyła? To ja nie wiem, ale na pewno tam znaku jakiś nie dawał, nie skamlał nic. Myślałem, że nie żyje, jak coś, to tam nie wiem, doprawię, żeby coś mnie nie widział albo zostawię, to ja wtedy nie myślałem. To taki odruch był, jak mi te wszystkie wspomnienia wróciły, no i no dobrze, wziąłem. Co było dalej? Wziąłem go tu pod, tak, ciągnąłem po ziemi w tę stronę, żeby go do tego wagonu wrzucić. Tu? Tak. Patrzę, że najpierw otworzyć muszę, to rzuciłem go mniej więcej tutaj. Tak widziałem jeszcze, że jakieś kamienie leżą. To go położyłem. Jakoś tak mniej więcej. Ręce miał rozrzucone. No jakoś tak mniej więcej leżał. Głowa na bok trochę leżała. Tak? W drugą stronę tak było. O, tu widać było, że pokrwawiony już jest. No i patrzę, że go tu do środka wrzucę. Ale patrzę, że zamknięte. No to tu też go tak nie zostawię. Pomyślałem, że może z drugiej strony będzie. Że może z drugiej strony będzie otwarte. Więc znowu go pod ręce i ciągnę tak przez tu, przez tory. Wiedziałem, że żaden pociąg już nie będzie jechał, bo to my ostatni przejechaliśmy, więc to tu się nie bałem za bardzo. Która to była godzina? Jakoś w nocy, tak już blisko drugiej, bo my o pierwszej tym pociągiem ostatnio przyjechaliśmy. Rzuciłem go tu. Tak patrzę, czy tam w środku będzie gdzie go schować, bo tu drzwi otwarte. Widzę, że jakaś dykta była tam położona, tak jak to tu leży. A on lekki był, bo tutaj jakiś chudy taki chłopaczyna. To go wziąłem i on tu jeszcze coś wdychał, coś zaczął skomyć, to... Ja może pokażę, on jak tak leżał. Jak? Głowę tu miał. Tak? Tak, mniej więcej trochę w drugą stronę. To mu tak jeszcze, bo myślałem, że mnie zauważył. Tak, z dwa razy poprawiłem, to już wiedziałem, że nic nie pomoże, bo aż głowa trzachnęła. No i go wtedy wziąłem tu. Pod rękę tak zarzuciłem. Wrzuciłem tam na pakę. Przykryłem tą dyktą, co tam leży, żeby to tego nikt nie widział. No i to jeszcze te drzwi zamkłem. Myślałem, że tu nikt nie będzie chodził. One ciężko chodziły. No i tak go tam zostawiłem. I co? I to wszystko, co podejrzane ma do powiedzenia? No z tym facetem, co to też dziewczynę tłuk, to tak. No a był jeszcze jakiś inny? No ale to tak jak się umawialiśmy, że jak powiem wszystko, to jakoś łagodniej będzie, tak? No wszystko, no.
No na tym to już sąd niezawisły decyduje. To ja tu jeszcze raz kiedyś byłem. To wtedy taka inna sprawa była takiego kolesia. To tam przystało w tym hangarze. Jeszcze raz pokazać gdzie? Tam takie baraki są, tam jeszcze z jednym takim typem miałem. No to idziemy. No, a kiedy to było dokładnie? Które? No to, co teraz to idziemy? Tu? No. To wcześniej było, jakoś tak we wrześniu, bo tam to z tym w październiku było, ale też na jesień tego samego roku. Ten sam rok. To 8-5 było, tak. To ja kiedyś, bo ja wiedziałem, że tu takie siedzą, takie menele, to taki element pije. Darli się tu zawsze. No i wracałem kiedyś też w nocy, też ostatnim pociągiem, bo to ja tak zawsze z roboty jeździłem. I on tam na stację do mnie podszedł, jak ja wracałem. Coś tam bulgocze taki stoi, pijany, to mnie też od razu. Też się od razu już zaczęło mną. No wie pan, prokurator. No i on mówi, żeby mu coś pomógł. Ja myślałem, że tam jakąś tę pewnie flaszkę czy coś ten. Ale on mówi, że tam pomocy potrzeba i że ja taki widać, że zaradny i że może pomogę. No i coś mnie tak tknęło, że byliśmy, że może któryś popił czy coś. Pytam go bardziej, a on mówi, że tam jakieś zwierzę leży, żebym ja mu pomógł. Bo to łapę ma złamaną czy coś takiego, żeby jakoś to opatrzyć. A że ja się trochę na tym znałem, no to poszedłem tam z nim. Tak jak tędy tu szliśmy, tym betonowym. I to gdzieś w tym było, w tym hangarze. To tam taka duża sala była, to też nie pamiętam, bo ciemno było. Chyba jeszcze nie to tam dalej wejście. No to idziemy. A ofiara w jakiś sposób sprowokowała zachowanie podejrzanego? Coś zrobiła? No tu jeszcze nie, ale to tam za, tu to tylko pijany się tak gadał, tak bełkotał, ale to jeszcze myślałem, że to nic poważnego takiego. Że rzeczywiście komuś pomóc trzeba. Podejrzany uwierzył. Tak. No dobrze, i gdzie to dokładnie? To tam dalej jest jakieś wejście, bo tu zabite dechą to nie było. Tam tak za tym drzewem, pamiętam. Podejrzany jest pewien? Tak. No i pytam go, gdzie ten. A on mówi, że tam dalej, w środku, żebym wszedł z nim. Tam do środka. No to idziemy. No to jak żebym nie skłamał, jak wchodzę, to słyszę takie piski, takie skamlenie. To też mi się od razu to w domu przypomniało, co tam ojciec zakatował. Też tak ciemno, szaro, on taki pijany. No i wchodzę i patrzę, że tu na tym piasku tak jest. No tu tak jak na tym piasku jest, tak jak on tu stał, leży taki pies skatowany strasznie. Krwi wszędzie mnóstwo, jeszcze było, tam było widać, że trochę dycha, ale to nic z niego nie będzie. No i ja go pytam, co on mnie tu przyciągnął, a on mówi, że... No i on mówi, że to taki jak on, to każdego potrafi tak urządzić, czy to psa, czy człowieka, że ja bym sobie nie poradził tak jak on. Że to dla niego żaden problem tak zatłuc, że każdego by tak zrobił, a nie to... A nie taka ciota jak ja. No i co wtedy podejrzany zrobił? No to wtedy we mnie coś pękło, tak jak po tym... To wszystko i ten, że on pijany i też tak jak mnie tam w tym
tym domu zawsze gnębili i zawsze mówili, że ja sobie nie poradzę. To go jakoś tłuc zacząłem, tak, czym popadło, żeby mu pokazać, czy to ja sobie poradzę. Czym dokładnie podejrzany pokaże? No to tak jak on stał tu, tak jak jest ten, to ja nie wiem jaki. Może zaprezentujemy. To najpierw rękoma się na niego rzuciłem, tak po twarzy, tu jedną ręką trzymałem i takie to w twarz, to w brzuch, to też nogą poprawiłem. On coś tam zaczął charkać, pluć, że tak to każda ciota, to ja wtedy wziąłem jakiś tu kamień leżał, żeby mu pokazać, że to ja nie byle kto. I go tak wtedy tu gdzieś, chyba jakoś tak pod szyję, że on zaczął tak charkać i tam padł do tyłu tak na te kamienie. Tam? Tak, tu gdzieś upadł, tak od razu, jak tu stoi pan prokurator. Tak? Tak, no i ja wtedy już, to już ręka sama chodziła, tu go dopadłem i po twarzy tym kamieniem tłukłem, skopałem też. Dopiero dotarło do mnie, co zrobiłem, jak on już w ogóle przestał dychać. To widać było, że nic z niego już nie będzie. No i co podejrzany zrobił z ciałem? No to myślę, że tu ktoś zauważy, bo tu i drzwi, i bloki jakieś, i ktoś może wracać. To tam za róg go zaciągnąłem, za te ściany. Przejdźmy. Tu go pociągnąłem za ręce. I tam wrzuciłem. Kąt. Przykryłem jakimiś, taką płytę przyciągnąłem, żeby go widać nie było. Jakieś deski tu leżały, to tak zamaskowałem, żeby go za szybko nikt nie znalazł. To tak to powiem, no, że nawet do mi go szkoda nie było. A co podejrzany zrobił z kamieniem? To nie wiem, gdzieś tam go wyrzuciłem w bok. Gdzieś tu leżał. Widać, że sam zrósł, to nie wiem który, to nie pamiętam. To jak amok było. To się zgadza z tym niezidentyfikowanym. No tak, wszystko się zgadza. No dobra, będzie wszystko, jedziemy. Streczek nie umiem. Proszę panie prokuratorze. Co panie prokuratorze, na następne miejsce? No tak, jedziemy dalej. Daleko na szczęście nie mamy. No tak. Się nie pofatygował dalej. Chciałoby się takiemu. No dobrze, idziemy dalej, podejrzany wskaże nam dokładnie miejsce kolejnego zajścia. No to w sumie było pierwsze, bo to w lipcu, jeszcze latem. To też wracałem, no i tam na tej ławce siedział. Skąd pan wracał? Też z pociągu jakoś wcześniej, to już nie pamiętam skąd. A, tam z jakiegoś spotkania czy coś, to już nie pamiętam. No i siedziało ich tak kilku, darli się straszliwie, ludzi to tu, jak ktoś z pociągu wracał, to już zaczepiali. A kto siedział? To jakieś męty siedziały, piły, tam nie wiem, pięciu ich było chyba, tak, pięciu, bo dwie baby i trzech chłopa. To się pamiętam, jeszcze z tego śmiałem, no i jednego zostawili, takiego podpitego, to jak szedłem właśnie stamtąd. Zostawili jednego, oni gdzieś poszli tam na ulicę, to jest tutaj chyba od Rowąża, to po jakoś tam monopolowy wiem, że jest, to pewnie po flaszkę poszli. A ten siedział tam zalany, coś był kotał. No i tak szedłem i też taki, i to ja zmęczony, zły byłem i on się skojarzył. No i na początku to jak podszedłem, to chciałem coś mu tam nagadać i tak dalej, żeby to gdzieś polas. Ale jak podejrzany był trzeźwy? Tak. Na pewno? No może coś tam wypiłem wcześniej, ale to nie pamiętam za bardzo. No.
jak zawsze. Pamiętam, że to jakiś tak wszedłem jakoś lepiej ubrany. To jakiś krawat jeszcze niosłem, bo to tak ciepło było, to się rozpiąłem. To tam jakieś piwko wcześniej pewnie wypiłem, to tam wie pan jak to jest. Krawat to tak. Tak, krawacik żeśmy znaleźli. Tak, to wiem, to zostawiłem. No to właśnie tym krawatem, tak jak podszedłem, no i to mówię, jak tak stanąłem, nie wiem, z 2 metry od niego, to jak zdjęcie z domu, jak ojciec zawsze siedział pijany i bełkotał. I to następne, co pamiętam, to już jak go kończę dusić, jak on już przestaje nam nawet nogami szurać. No dobrze, to może przejdziemy. No, podejrzany pokaże, gdzie to dokładnie było. No to on tak jak tu siedział przy tym... ognisku, tak? Tak, na tej ławce. No to on tak siedział tu. Tak. Ręce miał jakoś tak rozrzucone po boku, tak niżej trochę siedział. Nie, ręce w dół były, bo to widziałem, że to nie zdąży nawet mnie złapać. No i go to tak od tyłu wziąłem, on się jeszcze nie zorientował, bo pijany. Dowiązałem drugi raz, kolanem doparłem i dusiłem, póki nogami nie przestał łomotać. Krawat jeszcze dowiązałem później na supeł z tyłu, że myślę, może coś mu tam wróci. Z całej siły tu ścisnąłem, żeby to się tam nie obudził czy coś. I myślę, że gdzie by go tu schować, bo tu jeszcze sporo ludzi chodzi. No i tak jak ten... Tak jak go tu zostawiłem, myślę, że tam w krzaki wrzucę jakoś. To może nikt nie znajdzie. To podszedłem z przodu. Za ręce zrzuciłem na ziemię. I ciągnąłem tam w krzaki. No i jak byłem, tu na drodze byłem. To jeszcze patrzę, czy nikt nie idzie, czy coś. Myślę, że go może tam w rów schowam, czym przykryję. To zdążyłem w rów zdążyłem jeszcze wrzucić i słyszę, jak ta jego banda idzie, coś tam drom się stamtąd idą, coś tam krzyczą. Patrzę, że z tej strony nikogo nie ma, to tam szybko poszedłem, żeby to mnie nie zauważyli przypadkiem. Czyli tutaj krzaki, tak? Tak, w tam rów wrzuciłem za drzewo, chciałem czymś przykryć, ale to już to tam nie zdążyłem, bo to oni już byli. No dobrze, coś jeszcze podejrzane ma do dodania? Nic, to idziemy dalej, tak? Zapraszam. Tak. Tutaj? Tak, to tutaj. Na pewno? Tak, na pewno, bo to jeszcze niedawno było. Kiedy? Co teraz mamy? Listopad, to jeszcze tydzień nie minął. To jakoś po południu było, jak szedłem. O której godzinie dokładnie? Pociąg miałem 16:20, a jeszcze po bilet szedłem, to tak myślę 16:10 powiedzmy. Tak, 16:10 chyba, bo 16:05 przyjeżdża pociąg jakiś tutaj. Nie wiem skąd, ale wiem, że często jest. No dobrze, i co się stało? No to ja szedłem na ten pociąg tam popijając piwo, bo to jechałem do takiej poznanej dziewczyny niedawno, takiej Magdy. No i tu już ludzie przeszli i taki ostatni facet szedł też podpity mocno i mniej więcej tu się zderzyliśmy, tak jak my stoimy. Tutaj. Tak. Zderzyliśmy się, on coś tam do mnie odpyskował, ja do niego. On mnie popchnął, no i ja tą butelką co trzymałem, to go w głowę uderzyłem. No to może zaprezentujemy. Taka? Tak, coś takiego. Proszę bardzo. No to ja szedłem stamtąd, bo tam mieszkam, a ten facet tutaj od torów, tą ścieżką, tak jak jest. No i jakby pan tutaj szedł, to idziemy i
No mniej więcej gdzieś tutaj się zderzyliśmy, on mnie walnął tak barkiem. Tutaj? Tak. Tak, coś takiego. No i on do mnie, że coś tam, patrz jak chodzisz, bo ci to ręce połamie, coś tam i tak dalej. To mi się od razu z tym sierocińcem skojarzyło, bo to tam też nieraz się biliśmy. No i coś mu tam odgadałem, już nie pamiętam co. No i on mnie wtedy popchnął tutaj tak, dwoma rękoma. O, coś takiego, tak dosyć mocno. Myślałem prawie, że się wywalę. No to już jak odruch było, tą butelką tak z zamachu go tu pod szyję. Gdzieś w szczękę też musiałem trafić, bo... No bo mocno walnąłem, a butelka pękła, więc coś twardego musiała trafić. I on tak krok do tyłu zrobił, otrząsnął się i rękę do kieszeni włożył, bo też w marynarce był. Której? On prawą rękę włożył tak do wewnętrznej kieszeni, tak, o coś takiego. Ja się wystraszyłem, myślę, że jakiś nóż wyciągnie, czy coś takiego, czy cholera go tam wie. No i tą butelką już stłuczoną, to wiadomo, to ostre kanty go tak tu w szyję, z dołu walnąłem. Czyli tylko dwa ciosy były, tak? No tak, to tam jakimś mądrym za bardzo być nie trzeba. To widać było, że nie miał, że na miejscu, jak taką butelkę wbiłem. Mhm. No całe szczęście tu myślałem, że wtedy już nikt nie szedł, bo ludzie wcześniej poszli. No to chciałem go gdzieś jeszcze szybko schować i pójść bilet kupić na ten pociąg, że jakby później kto mnie pytał, że to ja gdzieś indziej wtedy byłem. Jak to na milicji mówią, alibi miałem. No i co podejrzany z tym ciałem zrobił? No to tak jak on tu upadł, to go wziąłem za ręce. Jak upadł? No do tyłu, tak jak ja mu tu butelkę wbiłem, to on gdzieś tam upadł. Coś takiego. Za ręce go wziąłem, obróciłem, pociągnąłem. Tę butelkę jeszcze w ręce miałem, to gdzieś ją tu musiałem wyrzucić, bo pamiętam, że dwoma rękoma go ciągnąłem. A to jej nigdzie później nie widziałem. No i tam pod schody, tak jak jest ta blacha, to go w ten kąt tam wrzuciłem. Tutaj, tak? Tak. Tu go sam wciągnąłem, tam jeszcze nogi dorzuciłem. I tu gdzieś jakaś taka dykta stała, czy jakieś deski, to też zawaliłem, żeby pomyśleli, że to znowu jakieś tu menele się potłukły między sobą. Tylko tej butelki pewnie gdzieś tam wziąłem. No, butelkę żeśmy znaleźli. I za butelkę wystrycie. No dobrze. Jak tam to już będzie, to będzie. No dobrze, podejrzany coś jeszcze ma do dodania? Nie, już nic. Wszystko? Wszystko. Na pewno? No to wracamy, żeśmy się dzisiaj naspacerowali, nie? No, wracamy, że dziękuję.